Paryż w Warszawie, Paryż w Warszawie, tak krzyczał również Donald Tusk po zwycięstwie Emmanuela Macron. Emmanuel Macron, który dzisiaj proponuje rozbrojenie Polski, proponuje, aby Polska de facto nie inwestowała w silną armię, tak jak czyni to dzisiaj rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To jest bardzo niebezpieczna strategia prorosyjskiego Emmanuela Macron. Jego związki z Polską 2050, Szymoną Hołownią są oczywiste. Oczekujemy odcięcia się Szymona Hołowni od tych planów. W Polsce powinien panować jednomyślny konsensus co do uzbrojenia polskiej armii, co do nakładów na następne lata w budowaniu silnej armii, która nas obroni przed ewentualnym zagrożeniem z Moskwy. Wszystkiego tego typu skojarzenia, że będziemy rozbrajani, należy natychmiast przecinać i oczekujemy od Szymona Hołowni jasnego stanowiska. Ale tym, szanowni państwo, też powinna zająć się Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, właśnie szczególnie w okresie 2007-2015, kiedy polska armia była po prostu demobilizowana, kiedy była redukowana przez prorosyjski rząd PO, PSL.